Witam, siemaneczko. Kolejny pixelboxik. Poprzedni, którego widzieliście, nie był pixelboxem ani listopadowym, ani grudniowym, tylko był pixelboxem bonusowym. A kto go jeszcze nie widział, tam na górze karta gdzieś jest, bo jest giveaway, w którym jest do wygrania karnecik na Pyrkon i koszulka pyrkonowa. A prace są mocno kreatywne, więc jak komuś zależy, to ma spore szanse na wygranie. Pixelbox, zgadnijcie, kto go otworzył i kiedy go już otworzył, żeby zobaczyć rzeczy w tajemnicy przede mną. Więc taki Pixelbox, takie oznaczenie, jak jest tutaj potargane, to znaczy, że już Amanda się do niego wcześniej dobrała. Zobaczmy, co my tu mamy. Ostatnio nie przeglądałem Pixelboxów w taki sposób, że sobie nie wyjmowałem tej rzeczy na dole, tej listy, a ja chcę teraz tą listę wyciągnąć. O, zobaczymy, co mamy. Miejsce na świąteczne notatki. I spróbujemy tak, od samego początku. Jaki fajny. Pocket Premium Notebook, taki o, z Deadpoolka. Otwórzmy go, bo kurde, bardzo ładny. Tylko ja mam z takimi rzeczami taki problem, że co mi z takiego notebooka, jak on jest taki ładny, że ja sobie myślę, a nie będę w nim nic pisał, bo po co mam w nim nic pisać, bo on jest taki... Taki spoko, a jak ja napiszę jakieś głupoty, to go tylko zepsuję. Taki o notebook i to jest wszystko takie, to się chyba graver nazywa, nie? Bo jest wycięte w środku. Zajebisty. Tylko, że w środku nie ma nic więcej. Kiedyś to się numery telefonów zapisywało w czymś takim, nie? Kiedyś to było. Postawię tu ładnie. Niech będzie przez cały czas w filmie. Co mamy dalej? Świąteczny super pomocnik. Figurka Supermana, a tu są znowu jakieś, kurde, listy, dziwne. Ta, ten Superman to taki z wąsem. Kurwa, co to jest za dziwny Superman? On jest chyba z... To jest napisane Justice League, Gods and Monsters. Więc to jest prawdopodobnie z... Obstawiam, że to jest wersja z jakiejś kreskówki, tak mi się wydaje, bo też ten Superman jest taki, kurde, dość dziwny, taki złowrogi, taki zniewieściały. nie jest zniewieściały. No, ale dziwnie wygląda, ale fajna figurka. Kurwa, tych figurek to ma masę, nawet ma łapy wymienne. I ma nawet taką wymienną łapę, o tak, o do góry, żeby lajka kliknąć pod filmem Kiszekowi. I kto tu jest jeszcze? Wonder Woman. A dlaczego, kurde, ta Wonder Woman jest ubrana na biało? What the fuck? Ale ten Batman to jest jakieś dziwne. Na pewno ktoś będzie, kto się zna na tym i mi powie, dlaczego to tak wygląda, ale... No, kurde. Dziwne. Torba na prezenty. Plecak z różnymi motywami z DC. O kurwa, ale fajny plecaczek. Fajny plecaczek, jakbym miał 15 lat, ten nosił, ale teraz to noszę sobie taki zwykły czarny plecak. Kurde, faktycznie mega ładny ten plecak, patrzcie na to. Ty, zajebisty, taki popartowy, ale malutki, ale teraz tutaj w dłoni trzymam. Co tu jest? Batman, Superman, Flash, nawet jest taka naszywka DC tu na samym dole. Całkiem spoko, Crime Fighter, o. I nawet tutaj te zawieszki takie po bokach ma, fajne. No, spoko sprawa, ale nie moje kolory. Kurwa, gdyby był czarny, to może bym nosił. Jakiś taki kartonowy. Może w środku jakieś pieniądze są schowane. Jakieś dolary. Nie ma nic niestety. Nie ma nic, kurwa, no. Z tymi pixelboxami to jest tak, że tych masę jest tych rzeczy i ja nie mam totalnie pojęcia, co ja mogę z tym robić, no nie? I to leży w tych pixelboxach, naprawdę. Ja będę musiał zrobić takiego, kurwa, jakiegoś ogromnego giveaway'a na kanale i wezmę to wszystko w pizdziec rozdam. Ten. Co się skończyło? Zmywarka się skończyła. Do środka, zobaczymy, co mamy dalej. Koszulka granatowa. Why you not black? T-shirt. Z czym? Thanosem. Rękawica mocy Thanosa. Wiecie, że ja nie oglądałem Avengersów do tej pory? To po Avengersach chyba było, na mnie. Ale kojarzę wszystko z memów. O, eleczka. Wreszcie eleczki zacząłem z powrotem dostawać, tak jak powinno być. Fajna koszuleczka. Ty, i nawet z tym. Ze swastyką, nie? Jak to się mówi. Ja tutaj od razu zaznaczę, że to jest żart, bo jest masa cymbałów na kanale.
no tak, że gwiazda Dawida albo że pentagram, że to jest swastyka, to jest taki żart z głupków, no nie? Bo ktoś mi tak kiedyś napisał, czemu mam swastyki na słuchawkach. A to jest pentagram, to nie jest gwiazda Dawida, pięcioramienny. No, kurde, całkiem fajne. Gdyby jeszcze czarna była, to by już w ogóle było zajebiste. Ale świąteczny taki koszulion. Fajne. Torba na prezenty, jest, choinka z kamieni. Znak pół człowieka, pół nosacza. Pół człowieka, pół tego, to będzie to? No kurde, jest. Powiem wam, że to jest najbardziej mystery teraz dla mnie. Jak jest coś w Pixelboxie jeszcze zapakowane w kolejne pudełko. Jara mnie to bardziej. Pakujcie te wszystkie rzeczy, też w takie pudełka. Bo to nie mam pojęcia, czy... O, super, trzeci termos. Ile mamy Amanda termosów takich? Z trzy, nie? I żaden nieużywany. Czerwony, o! Iron Man. Zajebiste. Pamiętajcie, że się nigdy nie mówi Iron Man, tylko się mówi Iron Man. Nie ma takiego słowa jak iron w angielskim, jest tylko iron. Jest tam taki, przestawione są te literki względem tego, co nam się wydaje. O kurwa, zepsułem już. Nie, jak to się odkręca? A to się wyjmuje po prostu. Kolejny kubek termiczny. Bez kitu. Amanda, mamy już chyba z 5 takich kubków termicznych, nie? Tak żadnego mi się wydaje. Nie pozwalasz mi używać. No i ja właśnie żadnego nie pozwalam Amandzie używać, bo ładnie wyglądają. No ale patrz, nawet jakby tak sobie postawić gdzieś z 5 takich ładnych kubków termicznych, to nawet kubki termiczne mogą ładnie wyglądać, no nie? Więc po co tego używać, jak mogą być ładną ozdobą? Nie? No, zamiast na przykład figurek, to sobie stawiasz 5 takich Avengersów i też to tworzy jakiś klimacik. O to chodzi. To takie rzeczy mają wartość kolekcjonerską, a taki kubek, raz pamiętam, kupiłem sobie kubek termiczny ze Star Warsów i stwierdziłem, że sobie zaleję kawę i pójdę na uczelnię. Zalałem sobie w domu tą kawę, wyszedłem z domu i mówię, o, ale zajebiście, wezmę się, napiję ciepłej kawusi, no nie? No i się kurwa napiłem jebanego wrzątku i tak się skończyła moja przygoda z kubkami termicznymi. Pakiet rejestracyjny, to jest bonus, który umożliwi ci zostanie prawdziwym superbohaterem, czyli potencjalnym dawcą szpiku. Rejestracja zajmuje chwilę, a możesz uratować komuś życie. Ja, jeśli chodzi o oddawanie krwi i szpiku, niestety nie mogę tego robić, ale patrzcie, ale to jest dla mnie, czy to jest dla was? To wam pokażę. Pokonajmy nowotwory krwi, ale co tu jest, kurde, jeszcze? Przyłącz się do walki, tu wpisz datę i godzinę pobrania wymazu. To ja mam taki zestaw dla siebie. Ja mam taki zestaw dla siebie do pobrania, bo to się pobiera wymaz z ust i się daje do badania i jak jest pozytywny, nie? To chyba wtedy można oddać ten szpik, no nie? Chyba tak to działa, nie wiem, ja się nie znam. Dostałem wszystkie, ale ja nie mogę takich rzeczy oddawać. Kiedyś chciałem krew oddawać, ale nie mogę być dawcą krwi, a ja mam bardzo rzadką grupę krwi, tą najbardziej taką chyba drogocenną, bo tą, która może dać każdemu krew, 0 RH-. Także no, nawet bogactwo we krwi, kurwa, nie? Coś jest jeszcze. Zostań superbohaterem, zarejestruj się, aha, czyli taki ten... Rubber band. Witaj Giku i jest zawsze przy pinkach co tydzień. Pamiętaj polubić nas na www.pixelbox.pl na Facebooku i przypinaczka. Czy to jest coś jeszcze? Nie, jest naklejeczka jeszcze z Pixelboxa, ale to jest z Pixelboxa po prostu, stylizowana na Supermana. Tylko w Pixelboxie pojemnik na świąteczną herbatę? Czekajcie, czy ja coś pominąłem? Nie, nic nie pominąłem. Wszystko jest okej. Okay. No nic, słuchajcie, to by było na tyle w tym Pixelboxie. Kurwa, mocno superbohaterowy. Jest ich bardzo dużo takich mocno superbohaterowych, tych Pixelboxów, no nie? Ja tak po roku dostawania tego mam... No 80% rzeczy to są Star Warsy i superbohaterowie, no nie? Tak w sumie. Kurde. Liczę na więcej jakichś takich innych fajnych gadżetów jak Cthulhu, a jakby ktoś chciał sobie takiego Pixelboxa zamówić, to macie link w opisie. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Do zobaczenia.